Zwykłe, codzienne, konformistyczne gadanie, pomyślał Stawczak. Słowa rozmówcy bębniły mu w uszach, lecz ich treść, nawet jeśli istniała, przestała docierać do mózgu. Wiadomo, każdy mówi tak samo, usprawiedliwia własne wygodnictwo, uwypuklając ponad wszystko owo przekonanie o bezsilności, bezsensie wszelkiego przeciwdziałania. Stawczak znał to doskonale. Tak samo mówiło się podczas nieoficjalnych posiedzeń w jego instytucie. Nie ma rady, tak trzeba, bo cóż można zrobić przeciwko proksom, jeśli nie wiadomo nawet, jacy oni są, jak wyglądają, jak funkcjonują ich organizmy. Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo także, jak i czym oni myślą, co czują i w ogóle, jakie są ich prawdziwe cele, rzeczywiste zamiary. Takie gadanie zawsze drażniło Stawczaka. Wydawać by się mogło, że ci wszyscy wykształceni i myślący ludzie pogłupieli nagle i oślepli, gdy mowa o proksach. Mówili, że nic nie można zrobić, bo nic o nich nie wiemy. Lecz żaden jakoś nie wpadł na najprostsze rozwiązanie. A może by tak spróbować dowiedzieć się czegoś, zbadać, rozszyfrować te obce istoty kryjące się skrupulatnie przed ludzkimi oczyma w jajowatych kokonach kapsów, w cygarach toranów, w termiteriach amp. Świat ludzi uczonych wraz z resztą ludzkości przyjął bezmyślnie, jako niepodważalny dogmat, tezę o potędze intelektu i techniki proksyjskiej, uznając za niemożliwe i wręcz niewskazane sprawdzenie tego pewnika. Z techniką sprawa była dość oczywista. Proksowie demonstrowali swe możliwości tyleż dobitnie, co nonszalancko. Ale na tym koniec. Nikomu nie udawało się, bo też niewielu próbowało, przeniknąć poprzez tę techniczną otoczkę, by spenetrować jej wnętrze, dosłownie i w przenośni. Utarte stereotypy myślowe, urabiane przez oficjalne instytucje wychowawcze, przeszkadzały później dorosłym już ludziom nie tylko w znajdowaniu odpowiedzi, lecz nawet w stawianiu pytań. Stawczak pamiętał jeszcze, jakim zdziwieniem zareagował Ongiś na pytanie starszego kolegi ze studiów.